kolejny zjazd cyklistów. Proszę Państwo, Pani Marszałek, tam serdecznie Panią Dorotę Matusza, doradcę Marszałka Województwa Łódzkiego Elżbiety Polak. Jest z nami wicestarosta Sulejczyński. Witam serdecznie Tomasza Krasnorowicza. Dzisiaj widzimy, jak to dzieje. Mariusz. Ludzie, którzy chcieli się pojechać, którzy chcieli się pojechać. Wszystko to jest to. Bardzo przyjemne jest to. Dużo wie. To ruszajmy. I jest to słońca. Oto trasa terenowa na ulicy Okopowej. Niecała część jeszcze dojedzie z Późnialskich. Ja to nazywałem tą górkę Łysa Góra kiedyś, bo tam był taki wielki plac wycięty za dawnych czasów, w 70-tych latach. O, dotarły. Tak. No to proszę. No to takie prawie morskie przygody z wydmami. No to wyjeżdżamy. Gdzieś tutaj już będzie jezioro zaraz, o, prześwituje. Jeziorkiem Wędrzyńskim. Takie tu widoczki. No, dojeżdżamy na górkę przed kolonią Glisno. Tu już będzie bardziej płasko. O, to dopracowali metodę. Jesteśmy na wyrobisku Wapiennik. Wyrobisko, gdzie kredę wydobywano, a potem żwir. No, w Gliśnie psy szczekają. Oto dojechaliśmy nad potok. Tu jeszcze jedzie część ekipy, elegancko. O, tutaj możecie zwrócić uwagę na potoki i na wąwozy tu po tej stronie. Takie ładne widoki są. Potok pod Grodziskiem, zwany też Głębokim. Wypad robimy. No i dotarliśmy do takiego punktu widokowego na Bukowinie nad Doliną Czerwonego Potoku. Ładnie tu widać. Tutaj idą następni ludzie. Kolarze z naszej trasy. I tutaj widok. Taki widok z Bukowiny. Jeszcze raz. Wiem, że Jola też zbiera zielone. Bardzo tam chyba nie wyglądają. Okienki. Okienki. Tylko że malutkie. One się tak łuszczą na wierzchu, jak są większe. Jak są większe, no no, ale ja myślę, że...
ale nic się nie stało. Tu kolejna grupa. Tak. Kolejne niespodzianki. Nagrywam różne techniki pokonywania potoczku. Każdy inaczej. Albo prawie każdy. Dawać, nie obijać się! Kiełbasa czeka na mecie. No i dotarliśmy na pole uroczysko. Tu jeszcze młodzieży dużo, więc jedźmy dalej. Dobry! O, cześć, nagram cię też. Tak. O. To nie, to z nami jest. Tak. Tak właśnie zrobiłeś. Nagram was jeszcze na uphillu. No nie na uphillu, tylko na tym naszym zjeździe. O proszę, a ci już tutaj obżartuchy prawie wszystko zjedli. Teraz
chciałam wyłączyć, jak wyczyny, ja nie wiedziałam, że piłka. O, tutaj. Finał zjazdu. Jeszcze tu jedzą ludzie. Następna grupa pod wezwaniem, proszę. Bardzo elegancko, tak. Robert mu się popsuł, tak dali. Cześć. To jakoś szybko dojechaliście. Bardzo szybko. No rewelacja. O proszę. Kuba jeździ. Super.